t'intéresse à mail, tout potrzebne jest. T'intéresse à mail. Bardzo wówczas mogliby dopraszać, bo próbować doprosić Tomi Okamurę, z którym akurat Ano i partia Robiusza zadeklarowała, że nie chce mieć koalicji. Ale mogą też doprosić chrześcijańską demokrację, która uzyskuje około 5% głosów, 10 miejsc w parlamencie, albo Top 09, osobę na czele której kiedyś stał Karl Schwarzenegger, dzisiaj też no i wprowadzi 6 posłów do parlamentu. Także już w samym wyborze takim z kim się można połączyć na prawicy, Ano będzie miała na pewno kilku potencjalnych koalicjantów i rozmówców. Raczej na pewno, jeżeli Andrzej Babisz zdecyduje się stać na czele rządu, do koalicji nie wejdą dotychczasowi koalicjanci tej partii w zupełnie odwrotnej proporcji, czyli socjaldemokraci. Socjaldemokraci, którzy jeszcze sprawują urząd, znaczy wiodą pierwsze miejsce w koalicji, która obecnie rządzi Czechami, zapowiedzieli, że z uwagi na skandale korupcyjne, zarzuty prokuratorskie oraz ujawnienie i potwierdzenie przez Sąd Najwyższy w Słowacji, że Andrzej Babisz był współpracownikiem tajnych służb komunistycznych, nie są w stanie, nie będą współpracować z tym politykiem. To było zresztą powodem, dlaczego Andrzej Babisz w trakcie koalicji musiał zrezygnować z urzędu wicepremiera i zostało w koalicji, ale bez niego. Na to, żeby on zrezygnował z wygranej i z rządzenia roli premiera, raczej się nie zapowiada. Na to oznacza z kolei, że właśnie po lewej stronie bardzo trudno by było mu zbudować taką koalicję, chociaż nie jest to zupełnie wykluczone. No i ostatnie, najmniej prawdopodobne, ale przecież polityka właśnie okazuje się tak bardzo mało przewidywalna. Jest też taka możliwość, że Ano będzie próbował budować takie trudne koalicje z partiami piratów. Trudne dla siebie, dlatego że partia piratów opiera się, nie chce wejść w koalicję z Ano. Ale w tak wysokim, czy tak wysokim wyniku może zastanowić się, czy nie jest to dla nich interesująca oferta, by wpływać na kształt polityki czeskiej. Wszystko wskazuje na to w takim razie, że rządy, jeżeli oczywiście do takiej koalicji dojdzie Andrzeja Babisza, będą bardzo skomplikowane. Żeby poukładać te wszystkie elementy, będzie musiał sporo negocjować ze swojego Bardzo ładnie. Na pewno tak. I znając też politykę czeską, trzeba powiedzieć, że przedmiotem tych negocjacji nie będzie w tak dużym stopniu jakakolwiek polityka zagraniczna, co przede wszystkim sprawy wewnętrzne. Andrzej Babisz zapowiadał spore reformy, jeśli chodzi o uproszczenie systemu parlamentarnego w Republice Czeskiej. To mogą być zmiany, które akurat prawa strona, nawet nie wchodząc do koalicji rządowej, będzie w stanie poprzeć i przy przeważającej liczbie partii prawicowych w parlamencie czeskim może mu się to udać. Może mu się udać uprościć i zakwieć tak naprawdę pewne miejsce instytucjonalne i mechanizmami bezpieczeństwa w przyszłej Republice Czeskiej. No zobaczymy, czy to się rzeczywiście powiedzie. Jeśli zaś chodzi o stosunki międzynarodowe, to dodam tylko, że może być też sporym zaskoczeniem, że mimo obaw Andrzej Babisz okazać się może jeszcze transatlantystą i proeuropejskim politykiem, choć tak deklaruje siebie, ale to szanse na to nie są zbyt duże. Panie redaktorze, dziękujemy serdecznie za ten komentarz. Czasopisma Visegrad Insight, a o Czechach i wyborach w Czechach porozmawiamy dzisiaj o godzinie 19:00. Będziemy mieli cały wieczór wyborczy poświęcony tylko właśnie tym wyborom. A teraz widzę, że jest już redaktor Moros, więc zapraszamy na rozmowę kulturalną. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Rozprowadź kulturalny.
Oczywiście. Ojej, bardzo ładnie. Dzień dobry Państwu. Czy nauka bardziej pomaga niż ojej, bardzo ładnie. Żyjemy w rzeczywistości, w której wielkie koncerny farmaceutyczne i żywieniowe związane z pisem, żeby nas obudzić. A może to wszystko jest częścią jakiejś współczesnej paralelki? Ojej, który opowiada właśnie o wielkim spisku, ale to wszystko jest wydumane, bo nauka, tak jak przed kilkoma wiekami, tak dzisiaj próbuje przede wszystkim nie tylko nie szkodzić, ale pomagać. O kłopotach ze współczesną nauką porozmawiam się z prowadzącym z moim gościem, a są pan profesor Jacek Hołówka, filozofii etyk, dzień dobry, oraz pan Marcin Rodkiewicz, dziennikarz specjalizujący się w tematyce naukowej, autor książki W Królestwie Mąd Szatana z tytułem GMO, gluten i szczepionki. Bardzo ładnie. No właśnie, jak to jest z tą nauką? To jest ogromny temat. Dzisiaj łatwo można to zdiagnozować, że rozszerzają się, jak się zdaje, grupy ludzi i to w samym sercu świata zachodniego, ludzi, którzy za grosz nauce nie wierzą. Ale zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to chciałbym nawiązać do kontekstu naszej rozmowy, czyli książki W Królestwie Mąd Szatana. Ta właśnie ukazała się na polskim wydawnictwie. To warto zapytać, z jakich intencji, z jakich pobudek powstała ta książka, po co pan napisał tę książkę, wkładając w gruncie rzeczy. Szatański dzień to był piątek. Dzisiaj jest sobota. Bardzo ładnie. Dlatego, żeby przedstawić najbardziej z faktami, a dotyczące biotechnologii rolniczej. Ojej, bardzo ładnie. Ciekawość. Natomiast jeżeli mogę krótki komentarz do tego, co pan powiedział, to jest dosyć zabawne. Stwierdzenie, że ja włożyłem w urawiskę, że się spotykam z takimi komentarzami, że książka jest kontrowersyjna, i tak dalej. A jest to zabawne dlatego, że ja w tej książce nie przedstawiam swoich poglądów, tylko czy to minimalnie przedstawiam swoje poglądy, tylko relacjonuję to, co mówi rzetelna nauka, to co mówi konsens naukowy, czyli przedstawiam poglądy większości środowiska naukowców na temat biotechnologii rolniczej, czyli uzyskiwania wychodnej roślin z użyciem inżynierii genetycznej, na temat szczepionek, bezpieczeństwa szczepionek. I to jest też jeden rozdział, taki najbardziej wąski temat, czyli ten sławny gluten, który w ostatnich latach stał się jakimś takim fetyszem w różnych restauracjach. Można spotkać ogłoszenia, że to bezglutenowe, wszystko jest glutenowe. No, powiedziałem, wspomniałem o tej kontrowersyjności, bo przed naszą rozmową wydawnictwa Czarne, na stronę prowadzoną na jednym z portali społecznościowych i tam wydawnictwo Czarne Życiesna wydało tę książkę i tam burza dzisiaj i o Arabach, i o Szatanie. Ludzie piszą, radio kończyć. Pan książka jest dwuznaczonym o rozwoju, o tych zaletach, jakie my jako Polska mamy patrząc na tę bioróżnorodność, na to, co my dziedziny ekologii zrobiliśmy w tych ostatnich latach. Ja nie chcę naruszać tego jakiegoś negatywnego, ale ja chcę zapytać, czy
Wszystkie zdania, bo to jest dosyć trudne. Jakie jedno zniszczenie lekarzy będzie przebywać na terenie posiedzenia, w związku z tym posiedzenia się trzeba eliminować albo chronić przed człowiekiem. Nie ma nic bardziej innego. Zatem ta edukacja jest niezwykle, niezwykle potrzebna. I tu chciałem również podziękować Wyszczyskiemu Kultury Społecznej Medialnej, że właśnie ta edukacja na studiach publicznych, które właśnie tutaj realizowane, i są takie dwa kierunki, a mianowicie polityka ochrony środowiska, kompensacji przyrodniczych, i w jaki sposób ewentualnie uszczuplone zasoby, które ciężko to gospodarujemy, na kształci się tutaj absolwentów, w jaki sposób gospodarować zasobami przyrodniczymi, zgodnie z prawem również Unii Europejskiej. W tym zakresie to jest tutaj projekt, który pokazuje, w jaki sposób prawo Unii Europejskiej, które w zasadzie bardzo dobrze miałby się do naszych dobrych funkcjonów, dyrektywa implementowana w Polsce i w Europie, od dyrektywy dyrektywy administratowej, to się okazuje, że na zachodzie Europy nie rozumiemy tej dyrektywy, ani w kraju. Zajęcia nie rozumie to. No Warszawa jest katolicka, oczywiście, że same kościoły tu nie ma baciuszki, ale... To jest ten, który ma około 10 tysięcy hektarów i trzech nadleśników w Warszawie, gdzie prowadzi się normalne
Także proszę Państwa, dzisiaj o diable, dzisiaj o arabach, dzisiaj o baciuszce. No z tym, że oczywiście w Warszawie nie ma cerkwi prawosławnej, w Warszawie cerkiew prawosławna nie dominuje. Kościółków pełno rzymskokatolickich, bo tak, żeby to była Czechosłowacja, to byłby ateizm tutaj w Polsce.